Długie zimowe wieczory już się skończyły, ale w dobie przedłużającej się pandemii myślę, że dobrym pomysłem jest czytać, czytać i czytać. Dlatego chciałabym polecić Państwu aż 4 książki. Jedna z nich to taka pozycja, jedna z książek mojego życia. Druga to niedawno przeczytana historia, która mnie zaciekawiła. I 2 książki do przeczytania z dziećmi. Pierwsza książka, o której chciałam opowiedzieć, to Biegnąca z wilkami Clarissy Pinkoli-Estes. Jest to dosyć kontrowersyjna książka, jeśli chodzi o opinię na jej temat, opinię czytelników, a raczej czytelniczek, ponieważ po tę książkę sięgają głównie kobiety. I przyznam, że nie jest to książka łatwa i zdecydowanie nie jest to coś, co wciąga od pierwszych stron. Myślę, że aby cieszyć się tą książką, być może trzeba być w jakimś określonym momencie życia. Natomiast był taki czas w moim życiu, że kupiłam chyba z 10 egzemplarzy tej książki i obdarowałam nią wszystkie kobiety, a może nawet któregoś mężczyznę z mojego otoczenia, bo myślę, że w jakimś momencie życia przynajmniej każda kobieta powinna tę książkę spróbować przeczytać i wyciągnąć z niej coś dla siebie. Druga książka, którą chciałam Państwu polecić, to niedawno odkryta, właściwie polecona mi przez znajomego, którego serdecznie pozdrawiam, książka pod tytułem Wspomnienia z Krzyżowej. Napisała ją Freja von Moltke. Jest to książka, która opisuje właściwie losy pewnego majątku należącego do Helmuta Jamesa von Moltke do 1945 roku. Ten majątek mieści się w Krzyżowej na Dolnym Śląsku. I książka, jakby państwo von Moltkowie należeli do niemieckiej opozycji antyhitlerowskiej i w tej małej, krótkiej książeczce, którą bardzo polecam, nawet jeśli nie macie Państwo zbyt dużo czasu, Freja von Moltke opisuje w sposób piękny czas wojny, który zakończył się wysiedleniem państwa von Moltków i z majątku. Natomiast to, jak ta kobieta opisuje próby działań opozycyjnych i spotkania, które były dość niebezpieczne, i przeróżne działania, z jakim spokojem, z jaką odwagą, z jakim w ogóle bezdyskusyjnym poświęceniem działano w tym czasie, zdecydowanie polecam tę krótką książeczkę, bo w jakiś sposób ona rzuca może jakieś drobne nowe światełko na czas wojny, na myślenie o Polakach, o Niemcach. Bardzo serdecznie polecam. Zresztą mam zamiar wybrać się na wycieczkę po przeczytaniu tej książki i zobaczyć cały majątek w Krzyżowej, bo wiem, że można go zwiedzać i że można tam przyjeżdżać. A teraz coś, co bardzo lubię, czyli książki dla dzieci. Mam dla Państwa 2 propozycje. Ja czytam książki dla dzieci nieprzerwanie i będę je czytać do końca życia. I w tym momencie chciałabym polecić Państwu książkę do przeczytania razem z dziećmi. Z dziećmi w wieku wczesnym, nastoletnim, ale również młodszymi. Jest to książka Katrin Marsz, Nocny włóczęga. Książka o ciężkiej tematyce. Tematyce śmierci, tematyce smutku, rozczarowania. Nie będę zdradzać, co się dzieje w tej książce, ale jest napisana bardzo sprawnie. Są tam krótkie rozdziały. Czytaj się ją jak film, a przygody, które przeżywają dzieciaki w tej książce, są absolutnie filmowe, więc myślę, że nie znudzi ta książka ani dzieci, ani dorosłych. Bardzo, bardzo polecam. Jest to też świetny powód, aby o pewnych trudnych sprawach z dziećmi po prostu porozmawiać. I 4. książka naszej polskiej autorki Julii Cholewińskiej. Jest to dramat teatralny. dla dzieci. Książka, ten dramat nosi tytuł Skarpety i papiloty i opowiada o uroczej rodzinie lisów i opowiada o równouprawnieniu w sposób humorystyczny. No i jest to przyczynek do tego, żeby oczywiście podzielić się na rolę i czytać performatywnie albo wręcz wystawić mini-spektakl całą rodziną, do czego jako aktorka Teatru Ludowego serdecznie Państwa namawiam i pozdrawiam serdecznie. Zapraszam do czytania i do zobaczenia w teatrze.